Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, niech nie zmyli Was to, co jest za moimi plecami, czyli Fiat 127 jest to samochód rajdowy, który budujemy dla Łukasza Dziemidoka i budujemy go do klasy historycznej, do rajdów właśnie historycznych. Natomiast Wy, owszem, jesteście w Kasport na kanale, ja jestem Kamil z Kasport i przed Wami kolejny odcinek Fury Artura, czyli odcinek o samochodzie rajdowym Artura Sękowskiego. Słuchajcie, to już jest kolejny odcinek. Jeżeli trafiliście tutaj przypadkiem, to bardzo mnie to cieszy. Jeżeli nie przypadkiem, a jesteście pierwszy raz, sprawdźcie dwa wcześniejsze odcinki. Tam troszkę poopowiadałem o elektronice oraz przedstawiłem historię samochodu. Natomiast dzisiaj rozwinięcie ostatniego odcinka, czyli dzisiaj pokażę Wam już na laptopie, jak dokładnie sterujemy elektroniką w aucie rajdowym. Dlatego też właśnie siedzę tutaj, bo tak jak widzicie, tutaj mam laptopa już odpalonego i za sekundę w tym właśnie odcinku pokażę Wam, jak pracujemy z samochodem rajdowym, jak to wszystko konfigurujemy, jak konfigurujemy wyświetlacz, jak konfigurujemy sterownik silnika, jak konfigurujemy skrzynki przekaźnikowo-bezpiecznikowe, czyli Power Management Unit tego komasera. Serdecznie zapraszam na odcinek. Jeżeli interesujecie się tematem, myślę, że może się Wam spodobać. Zapraszam bardzo serdecznie na odcinek. Słuchajcie, tu na laptopie już mam odpalony interfejs do Ecomasera EmuBlack i zobaczcie, tu nie ma żadnej ściemy. Ja tu mam program od Artura z RSMP. Mam to wczytane, za chwilę Wam pokażę. Pokażę Wam mapę zapłonu, mapę paliwa. My, jak stroimy takie samochody, to ja nie zakładam żadnych haseł. Natomiast może kilka słów na samym początku o tym, co tutaj widzimy. Może ktoś z Was jest właśnie w trakcie, nie wiem, samodzielnego strojenia takiego sterownika ustawiania. Oczywiście jest instrukcja, która bardzo dużo wyjaśnia, ale może kilka słów takich podstawowych. Tu po lewej stronie macie zakładeczki. Pierwsza z nich to są wszelkie konfiguracje czujników. Tutaj są czujniki temperatury powietrza dolotowego, czujnik temperatury silnika, czyli coolant, czujniki barometryczne, czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym, na przykład jeżeli tego potrzebujecie, czujniki ciśnieniowe, to jest ciśnienie klimatyzacji, ciśnienie na układzie wydechowym zwrotne, ciśnienie na przykład układu chłodzenia. Dosyć dużo tych różnych czynników może tu być skonfigurowanych. To oczywiście możecie sobie poprzepisywać, pod które wejścia to jest podpisane. My tutaj widzimy, że mamy pod analoga drugiego podłączony czujnik ciśnienia oleju. Tutaj jest konfiguracja takiego czujnika. Tak to wygląda. Tu to, co widzicie, to jest czujnik 10-barowy, działający w zakresie od 0,5 do 4,5 bara. Ja tutaj najczęściej używam właśnie czujników Bosch Dual Sensor, czyli jeden czujnik obsługuje nam i temperaturę oleju, i ciśnienie oleju. Tu mamy na przykład właśnie charakterystykę takiej temperatury oleju i słuchajcie, my robimy to w ten sposób, że korzystamy z czujnika, który jest opisany przez Bosch Motorsport i dla danych oporności, które generuje nam czujnik przy danej temperaturze, wiemy, jaka jest konkretna temperatura, czyli dla takiego prostego przykładu, Bosch nam na przykład mówi, że dla 100 ohm jest powiedzmy tam 100 stopni Celsjusza, więc zamiast czujnika we wtyczkę wkładamy sobie 100 ohm i odczytujemy, że tam jest na przykład 2 volty i mamy tutaj konkretną temperaturę, dlatego też wiem, że temperatura jest rzeczywista. Nie musimy tutaj żadnymi jakimiś termometrami tego mierzyć, sprawdzać, a temperatura oleju, wiadomo, jeden z takich bardzo ważnych parametrów pracy silnika. Więc tak jak widzicie, tutaj możecie sobie poustawiać, skonfigurować. Tu są też jeszcze inne czujniki, czujnik na przykład poziomu paliwa. To akurat mamy do ADU podłączone. Więc tak to mniej więcej wygląda. Tutaj jest jeszcze czujnik prędkości samochodu, czujnik wybranego biegu. Tutaj mamy gearbox sensor, czyli jest czujnik w skrzyni. Cóż dalej? Tutaj mamy na przykład mapy takie startowe. Engine start, cranking fuel, czyli to jest charakterystyka na przykład odpalenia tego silnika, czyli jak będzie podawane paliwo w funkcji temperatury cieczy chłodzącej, obroty silnika. Tak to wygląda, tak nam to działa, tak nam się to sprawdza. Tu mamy jeszcze parametry na przykład, można sobie wydać tak prime pulse, czyli wstępny wtrysk dawki paliwa.
Natomiast tutaj mamy też jeszcze opóźnienie na przykład startu. Mamy, jak ma być dawkowane paliwo przy uchyleniu przepustnicy i na przykład tutaj przy uchyleniu jakimś większym przepustnicy zdejmujemy już czas wtrysku przy rozruchu, czyli w momencie, kiedy byłoby podejrzenie, że może się silnik gdzieś zalawnić, odpalić, możemy wcisnąć sobie 100% gazu i wtedy nie jest realizowany żaden czas wtrysku. Nie? Tak to wygląda. Tu mamy wzbogacenia, to może pominę, bo tu są różnego rodzaju wzbogacenia przy rozruchu na przykład. To tak wygląda mniej więcej. Natomiast są też wzbogacenia od uchylenia przepustnicy, prędkość kątowa, jak szybko narasta. To wszystko można sobie, tak jak widzicie, ustawić. Mamy tutaj też właśnie dość ważną zakładkę, czyli zakładkę podawania paliwa. Funkcja podstawowa, pojemność silnika 3,2 litra alfa N, czyli po uchyleniu przepustnicy tak naprawdę tutaj mamy wtryskiwacze, wielkość wtryskiwaczy. Tak to wszystko mniej więcej wygląda. Limiter prędkości 8250. Lambda Guard, dosyć fajna rzecz, która może zabezpieczyć silnik przed zbyt ubogą dawką paliwa. Tutaj mamy korekty krótkoterminowe, które możemy też w jakiś sposób korygować dawkę paliwa. Cóż jeszcze? No i to jest zdolność wolumetryczna silnika w MC. Mniej więcej w ten sposób to wygląda. To jest mapa paliwa. Z reguły można powiedzieć, że przy pełnym uchyleniu przepustnicy, to co tutaj widzicie, odpowiada to krzywej mocy dla silnika. Jak widać, silnik generuje dość dużo przy wysokich obrotach, więc tak to wygląda. Mamy jeszcze oczywiście mapę lambdy, czyli tak samo mamy uchylenie przepustnicy i lambdę zadaną. I to są główne mapy, które odpowiadają za dawkowanie paliwa. Tutaj oczywiście kolejność w pewnej sekwencji wtrysku paliwa, czyli do których zdarzeń zapłonowych przypisane są które wtryskiwacze. Tak to wygląda. Kąty, na przykład kiedy ma być zakończony wtrysk, jeżeli chodzi o kąto obrotu wału korbowego. Więc tak to mniej więcej wygląda. Tutaj mamy tak samo mapy zapłonu, mamy trigger. Trigger to jest ustawienie czujnika położenia wału korbowego, jak powinno być ustawione. Drugi czujnik i trzeci czujnik, te dwa sekundary i CAM2 to są czujniki na wałkach rozrządu. Dolny trigger jest na wale korbowym. Tutaj mapy zapłonu. Tak to mniej więcej wygląda w S54 B32. Tutaj oczywiście kontrola stuku. Bieg jałowy. Wyjścia różne, które możemy również mieć przypisane. Na przykład sterowanie wentylatorem, które można ustawić dowolnie. Więc tak jak widzicie, tych rzeczy jest bardzo, bardzo dużo, jeżeli chodzi o sterownik silnika. Boost nas nie interesuje, bo nie mamy. Ale tu na przykład mówiłem Wam o charakterystykach przepustnic i zobaczcie, tu mamy pierwszą charakterystykę i na dole mamy uchylenie przepustnicy. Tutaj mamy obroty, oś obrotów i widać, że na przykład przy 23% uchylenia pedału gazu, jeżeli mamy niskie obroty, to mamy dopiero 7% uchylenia przepustnicy. Przy 80% pedału przepustnicy mamy 65% przepustnicy. 80 uzyskujemy dopiero przy 3800, nam się to zaczyna pokrywać. Tak jest to dobrane, żeby tym samochodem można było w miarę normalnie ruszać. Są indywidualne przepustnice, natomiast 100% to jest 100%. To od samego dołu do końca. Tutaj w granicach 90 tak samo to się mniej więcej pokrywa. Tak tą charakterystykę stworzyliśmy, jeżeli chodzi o właśnie charakterystykę pedału gazu. Ona tam wyżej jest później przy wyższych obrotach, jest liniowa i to widać, że się pokrywa, czyli tam, gdzie zazwyczaj jest używany samochód i jak już, że tak powiem, Artur idzie piecem, to mamy, zobaczcie, 2, 4, 10, 17, to wszystko, 37 pokrywa nam się tu na dole, więc od 3800 to tak naprawdę jazda tym samochodem, to mamy liniowy gaz, połączenie z 1 do 1, to wszystko bardzo fajnie reaguje, bardzo szybko. No,
To pozwoliło, powiedzmy, tym autem poruszać się w miarę normalnie w ruchu miejskim, w ruchu ulicznym, żeby start samochodem był taki w miarę miękki. Jeżeli jedziemy z niskich obrotów, bo z reguły właśnie do 3-3,5 tysiąca obrotów się jeździ. Natomiast tak, tutaj tym guziczkiem Rain, który widzieliście na klawiaturze, możemy włączyć sobie drugą charakterystykę. Widzicie zapewne różnicę, prawda? Ja to zrobię tak, żeby zostawić same mapki. Popatrzcie. Ustawię to w bok. Tu też zostawimy samą mapkę. I ustawię to obok siebie. Nie? Widzicie, jaka jest różnica. Tu jest to wszystko z dołu wygładzone, dopiero górą gdzieś tam to jedzie, a tu wszystko idzie liniowo. I jeżeli przełączymy sobie tutaj tą drugą charakterystykę stąd, to zobaczcie, po czerwonych polach będziecie widzieli. Na deszczu tak naprawdę 100% mamy dopiero od 4,5 tysiąca do 8. Tak? Tutaj mamy 100%, ale wszystko, co jest poniżej, tam gdzie musi być właśnie dosyć czułe i takie dokładne regulowanie momentem obrotowym silnika, to tu dużo więcej macie tych zielonych pól z małymi liczbami. Dzięki temu właśnie możemy sobie tymi przepustnicami sterować. Więc tutaj, jak Wam obiecałem, tak wygląda DBW. Mamy też zmienne charakterystykę właśnie panosa między innymi. Tak to mniej więcej gdzieś tam wygląda. Vanos na drugim wałku wygląda w ten sposób. Tak, ta charakterystyka wygląda. Tutaj mamy bieg jałowy i tu przy dużym obciążeniu widać, że wałek jest wyprzedzony, później jest cofany. Więc to jest Vanos w tym silniku. Cóż jeszcze? Sport. No tutaj akurat w BMW za wiele funkcji nie używamy, ale można zrobić flat shift, paddle shift, rev matching, rolling start, shift light, gear cut. Gear cut to jest akurat coś, co używałem przy skrzyni sekwencyjnej. Są właśnie blipy, które można ustawić, są parametry. Tutaj macie właśnie wartość strzyjnika, kiedy to jest ten, który Wam pokazywałem, tenzometr, przy jakich napięciach ma zostać aktywowana funkcja właśnie wycinania i tutaj jest na przykład czas, na jak długo następuje wycięcie zapłonu. Tutaj tu mamy czas. OK, to jest tu, co są czasy, nie? Tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli chodzi o bleka, zabezpieczenia, tu mamy na przykład zabezpieczenie olejowe, które można też sobie ustawić, czyli tak jak widzicie w funkcji obrotów, czyli jak na przykład przy 6700 obrotów mamy mniej niż 2,6 bara, no to automatycznie silnik zostanie zgaszony, zapłon odcięty i zabezpieczymy się przed jakimiś przykrymi konsekwencjami. Słuchajcie, dobra, nie będę tu już przedłużał, uruchamiam sobie loga, już Wam zaraz pokażę, jak wygląda log. Tutaj mamy na przykład tak wygląda wykres loga. Tu możecie sobie wybierać. Mam akurat RPM. Co tutaj mamy dalej? Tu jest TPS, Lambda, Kamieden Target. Tych funkcji na logu jest bardzo dużo, które możecie sobie logować. Zobaczcie. Tu mogę sobie zamiast kąt wałka wybrać wszystko, co mamy na tej długiej liście, tak? To wszystko można logować, to wszystko jest na datalogerze zapisane. Co nas tylko interesuje, to możemy oczywiście przeglądać. Ja już odpalam loga z rajdu i pokażę Wam, jak te wartości wyglądają podczas odcinka specjalnego. A to, co tutaj widzicie, to jest coś, co oglądam na każdej strefie serwisowej. I to jest log z komputera silnika. To, co widzicie w tym zakresie, to jest odcinek specjalny. Jaki to jest odcinek specjalny? Zobaczcie, to jest tak, rajd Nyski, trzeci rajd Nyski, trzecia pętla, czyli to jest 2023 rok i to jest faktycznie z odcinka specjalnego. Log od Artura. Tutaj widać, że w tym miejscu jest start odcinka. Tutaj mamy metę. Możemy sobie zobaczyć, ile mniej więcej ten cały przejazd trwał. Mogę sobie to śmiało zaznaczyć, żeby jakiś krótki odcinek specjalny. Tutaj mamy 3 minuty 18 sekund. Wiadomo, to jest takie orientacyjne tak naprawdę. Ale co tutaj mamy? Na czerwono mamy RPM. I tak jak ktoś z Was pytał, chyba na TikToku,
Możemy sobie podglądać, akurat nie wiem dlaczego tutaj nie widać tej wartości. Powinna być tak samo jak ta 17. Powinna być wyświetlona. To są maksymalne obroty. To jest jakieś 8000 z hakiem. Pewnie dlatego, że tutaj mam to. No coś się dzieje, że nie chce mi tych obrotów pokazać. Nie wiem dlaczego. Okienko musiałbym inaczej ustawić. Mniejsza z tym. Słuchajcie, więc tak, na niebiesko to jest TPS, czyli położenie przepustnicy. Tutaj co mamy? Mamy lambda 1 i lambda 2. Jest to dla mnie dość ważne, ponieważ mówi mi to o tym, jak przebiegało spalanie w silniku, jeżeli chodzi o skład spalin. I widzę też, jak pracuje jedna i druga lambda. Tu na przykład zobaczcie w tym punkcie, wartości macie 0,852, 0,852. Czyli dokładnie tak samo. Wiadomo, że tu będą pewne rozbieżności w tych odczytach, ponieważ sondy są zamontowane przede wszystkim w innych troszkę odległościach. I druga sonda jest, wykorzystuje tutaj jeszcze moduł zewnętrzny, Lambda Toucan, bodajże on tak się w ekomasażerze nazywa, ponieważ do bleka nie można podpiąć dwóch sond, więc musimy korzystać z drugiego jakby kanału, więc ta druga sonda jest dla nas tylko takim jakimś podglądem, jak to mniej więcej wygląda. Tutaj mamy zadany kąt wałka rozrządu na Vanosie, on jest na niebiesko, na przykład na ten drugi kolor, to co widzicie tutaj, to jest realizowany ten kąt i też możecie sobie zobaczyć, że to się mniej więcej nam pokrywa tutaj. 28-27,5, na dole mamy bodajże na wydechu, teraz już dokładnie nie pamiętam, musiałem sobie to przypomnieć. Mamy drugi wałek, tutaj mamy NOx sensor, czyli to jest czujnik, który nasłuchuje nam, czy nie występuje jakieś spalanie stukowe w silniku. Jak widzicie, tutaj jest jakiś jeden taki igiełka, ale ja wiem, że to nie jest spalanie detonacyjne. Tutaj mamy korektę krótkoterminową, na przykład zobaczcie tutaj, jak auto stało sobie na biegu jałowym. 7,5% było dodawane do czasu wtrysku. Lambdy były w granicach jedynki, to widać tutaj do góry. W tym miejscu widać, że te lambdy są w granicach właśnie jedynki i korekta jest 8-7%, ale jak już jesteśmy na odcinku specjalnym, to żadna korekta nie wchodzi w grę. Tu poniżej widzicie ciśnienie oleju, jakie jest w samochodzie, więc też widzę, że tutaj nawet gdzieś spadło nam do 0,88 bara. Zaraz sobie to przybliżymy, zobaczymy, jak to wygląda. Tu niżej mamy jeszcze trigger error. Też lubię to podglądać, bo tu gdyby były jakieś błędy na zapłonie związane z czynnikiem położenia wału krobowego, to mielibyśmy te errory wypisane. To oczywiście możemy sobie też to zmienić. To niekoniecznie musi być trigger error. To może być jakakolwiek inna wartość. Na przykład zobaczymy, czy tu jakieś czeka mieliśmy. Ciekawe, czy dobrze pamiętam. O, oczywiście jest. No i tu widzicie, że nie ma żadnych błędów. Tu nam wyłapał, że jest niby knok, ale to nie był knok. Żaden knok tutaj nie wystąpił. To tak naprawdę czasami są fałszywe informacje związane z tym, że jest to skrzynia sekwencyjna i czasami jakieś hałasy mogą być odebrane. Tu mamy jeszcze temperaturę cieczy chłodzącej 87. Pod koniec odcinka specjalnego, ile tam było? 86 stopni, czyli układ chłodzenia idealnie. Temperatura oleju jest pokazana 0, ale temperaturę oleju logujemy sobie właśnie na ADU, czyli na wyświetlaczu, ponieważ brakło nam tu wejść tak naprawdę. Ale słuchajcie, zobaczmy sobie tutaj, jakie to były te obroty. Tak naprawdę już zobaczcie tutaj. Mamy tu jeszcze gdzieś chyba prędkość samochodu, chociaż nie jestem pewien, czy my tej prędkości nie mamy zapisanej. No nie wiem, dlaczego to tego nie pokazuje, ale 8000 z haczkiem. Tu widać, że to mamy na szóstym biegu, czy jesteśmy blisko V-maxa. I tu widać, że właśnie tak to wyglądało. A zobaczę, czy jesteśmy w stanie tutaj wybrać prędkość, bo już nie pamiętam tak naprawdę, czy to mamy tutaj, czy mamy w ADU. No tak, mamy w ADU, bo to idzie z ABS-u. Więc tu prędkości nie zobaczymy, ale logi na ADU jak najbardziej. Więc tak wyglądają logi, z tym pracujemy. I jak macie kartę SD w datalogerze,
to właśnie te logi pochodzą z karty SD, czyli samochód może już sobie wyjechać gdzieś tam na pętlę, a logi mogę sobie na spokojnie przeglądać, sprawdzać, zmieniać. Jak widzicie, to wszystko się zapisuje. Co możemy tutaj na przykład zamiast jeszcze prędkości zobaczyć, nie wiem, temperaturę w dolocie. Sprawdzimy, jaka była temperatura na tym odcinku w dolocie. Tu zobaczcie, 31 stopni, więc tak to wygląda. A zobaczcie, co widzicie tutaj. To poznajecie. To jest dokładnie to samo, co u Artura na wyświetlaczu. Tak wygląda właśnie program do ustawienia wyświetlacza ADU. Tutaj mamy strony. Zobaczcie, tych stron mamy. To jest pierwsza strona, ja mogę sobie je wybierać. Druga, trzecia. I co jest fajne, na przykład, to jest genialne w tym urządzeniu. Tu jest cała ta konfiguracja, to już jest taka typowo, mówię, no, robi się różnego rodzaju funkcje. Tu mamy jakiś analog monitor, to jest podgląd, ale zobaczcie, my możemy sobie tutaj zrobić tak naprawdę co chcemy. Ja mogę sobie wziąć, przesunąć to w to miejsce, tak? I tak będzie się wyświetlało. Więc to akurat jest pogrupowane, dlatego idzie całość. Mogę sobie logo wziąć i logo sobie walnąć na samym środku i ono będzie gdzieś tutaj, tak? Więc każdą z tych rzeczy, na przykład poziom paliwa, możemy mieć gdzieś tam, tak? No tutaj wchodzi nam jakaś kontrolka, bo to jest jeszcze kontrolka od rezerwy, widzę, ukryta, taka, która się zaświeci, jak rezerwa się zapali. Ale tak jak widzicie, to jest wszystko w pełni konfigurowalne. Na przykład mamy kierunkowskaz lewy i mamy simple indikator i mamy, zobaczcie, na przykład co jest kanałem, który go wyzwala? PMU, wyjście ósme, status. Nie? Czyli jak status się będzie zmieniał, to będzie nam on mrugał. I tak to mniej więcej wygląda. To, co tutaj mamy, to zobaczcie, ile tego tutaj jest, jak dużo jest ustawienia. To na przykład nawet przy stronie musimy sobie ustawić, jeżeli mamy tą stronę, kanał, którym ta strona będzie aktywowana. Tu mamy nawet zapisane, jak często, z których stron jest skorzystane. Natomiast słuchajcie, to są dane akurat stare, więc to nie ma przełożenia na to, na czym faktycznie Artur gdzieś tam jeździ. Tak to wygląda. Tutaj mamy wejścia analogowe. Zobaczcie, ile tych wejść jest. I trzeba też wszystko poprzypisywać. Funkcje to mamy wejścia analogowe, na przykład ciśnienie z przodu, ciśnienie z tyłu, jeżeli chodzi o układ hamulcowy. Jeżeli sobie to włączymy, to wygląda to w ten sposób. Też trzeba to wszystko skalibrować, poustawiać, ponazywać, wybrać wejście, pod które jest podpięte, ustalić tutaj zakres też działania czujnika. To są czujniki 100-barowe. Przy 4,5 V mamy 100 bar ciśnienie hamowania. Tak to wszystko wygląda. Tutaj mamy na przykład lampkę od ABS-u, czyli też wejście A7. Funkcja nazywa się AABS. Później tą funkcją możemy wywołać tam jakieś różne kontrolki. Tu mamy na przykład też reset właśnie paliwa, to co widzieliście. Tu mamy tabelę do biegów, ale chyba z niej nie korzystamy, z tego co pamiętam. Jest już przepięte to do. Ta tabela była wykorzystywana jeszcze na starej, zwykłej skrzyni biegów. Cóż jeszcze tutaj mamy? Tu mamy na przykład wejścia cyfrowe, D-Weicha, czyli mamy podpięty czujnik na dźwignię hamulca ręcznego, żebyśmy wiedzieli, kiedy jest hamulec ręczny zaciągany. Przydawało nam się to do ustalania właśnie problemów z ABS-em. Tak naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo rzeczy jest tutaj zrobionych na kanie. O tym może opowiem, jak będę mówił o ABS-ie, ale zobaczcie, ile kanowskich rzeczy musieliśmy tutaj stworzyć. Tutaj to akurat jest zdefiniowane z EcoMastera, są informacje, które EcoMaster wysyła na ramki kanowskie, ale oprócz tego zobaczcie, ile mamy tutaj dodatkowych rzeczy z PMU, PMU i z ABS-u. Ile rzeczy z ABS-u, niektóre rzeczy są też eksportowane na zewnątrz do Blacka. I tu z ABS-u to też wszystko to są ramki kanowskie, które trzeba było zrozumieć w ogóle, co potrzebujemy mieć, co wysłać, żeby nam ABS działał. Tu wejdziecie sobie w taką ramkę i macie kolejną tabelę do ustawienia. Wszystkie wartości kanowskie. Jest tego trochę, jest co robić. Natomiast no to nie wystraszcie się,
Tu akurat wszedłem w kana, czyli coś, co może się wydawać trudne, natomiast cała reszta jest bardzo fajna w użytkowaniu, bardzo przyjemna. Z różnymi wyświetlaczami pracowaliśmy, z AIM-ami. I tutaj jest naprawdę, tak jak powiedziałem, tylko wyobraźnia może nas ograniczyć. Tu mamy na przykład funkcję, zobacz, taka prosta funkcja, czyli prędkość samochodu. To mamy, że jest przedni lewy ABS plus przedni prawy podzielony na dwa i mamy prędkość samochodu, czyli w sytuacji nie bierzemy z jednego koła. Moglibyśmy wziąć z wszystkich czterech, ale tu już nie chcieliśmy za bardzo kombinować. Przednie koła są osią nienapędzaną w tym samochodzie, więc nawet jeżeli jedziemy po zakręcie, bądź jakieś jedno koło jest przehamowane, to nam prędkość nie spada, tylko maleje. Dzięki temu znamy tą prędkość, powiedzmy, w miarę rzeczywistą, w miarę realną. Światła stop i tak to mniej więcej wygląda. Tutaj właśnie jeszcze strony, teraz już to troszkę inaczej robimy, tu jest przypisane właśnie rotary switch. No i tak by to mniej więcej wyglądało. Tu jeszcze jest konfiguracja. Tu mamy nasze skonfigurowane shift light, czyli te lampki, o których wam opowiadałem. Odpowiednio macie 9 lampek i tak to się uartura zapalanie, czyli na przykład na szóstym biegu mamy przy 7000 się zapala nam pierwsza lampka, ale już na pierwszym biegu przy 6500, czyli 7300 na pierwszym biegu, dlatego tak jest, ponieważ na pierwszym biegu w tym silniku to jest chwila, moment i mamy shifta zapalonego, dlatego to zostało w ten sposób skonfigurowane przez nas. No i oczywiście tutaj jeszcze macie ten wirtualny bak paliwa 50 litrów, i masę różnych innych rzeczy, które można skonfigurować. Są tutaj też gdzieś światełka właśnie, na przykład kierunkowskaz, który wam się zapalał. Jak włączałem kierunkowskaz, właśnie to jest LED numer 1. Tu jest to wszystko ustawione. Tych funkcji jest bardzo dużo, dlatego uważam, że urządzenie jest genialne, ponieważ pozwala na pełną dowolność konfiguracji. A zapytacie też, dlaczego logujemy rzeczy w ADU i po co nam tam ten pendrive? Zobaczcie, to jest bardzo ciekawa rzecz, z której też lubię korzystać, bo daje nam taki fajny obraz, jak wygląda to wszystko na odcinku specjalnym. Tutaj mam wgranego loga też właśnie z rajdu Nysy i na przykład to, co tutaj widzicie, ten kształt, to tak, tutaj mamy oś obrotów silnika, 8000 to jest maksymalne obroty. Tu mamy przyspieszenie, czyli na przyspieszeniu będziemy mieli dodatnie wartości G, na hamowaniu ujemne i widać tutaj właśnie na przykład, co się dzieje z ciśnieniem oleju, czyli mamy ciśnienie oleju. Jak widzicie, maksymalne odnotowane ciśnienie oleju jest delikatnie powyżej 4 bar. Tutaj jest auto jedzie mniej więcej ze stałą jakąś tam prędkością. Tu widać, że w momencie przyspieszania ciśnienie oleju cały czas jest wysokie. Przy wysokich obrotach, przy hamowaniu również. Natomiast kiedy mamy najniższe ciśnienie oleju, no tutaj wiadomo, tu silnik nie pracuje, jest zero, nie? Ale powiedzmy 1 bar. Widać, że gdzieś przy niskich obrotach te ciśnienie, czy na hamowaniu, czy na przyspieszeniu, utrzymuje się podobnie. Więc z reguły tam, gdzie najczęściej jest używany silnik, bo widzicie, że tych kropeczek tu jest najwięcej, jesteśmy na dobrym poziomie ciśnienia oleju. Tu jest temperatura oleju. Zobaczcie, że 120 stopni nam ten olej nie przekracza. Najczęściej jesteśmy gdzieś w tych zakresach i tu mamy ciśnienie oleju również. Widać, że jest wysokie ciśnienie, jak się ta temperatura kształtuje. Więc to jest też taka fajna rzecz, że obrazowo z całego, tu jest i odcinek, i dojazdówka, ja mogę sobie to wyciąć i przypisać już konkretny jakiś tam zakres tego loga, ale to też są wykresy, z których często się korzysta i ADU daje możliwość właśnie korzystania z czegoś takiego. A to, co tutaj widzicie, to jest kolejne okno, które można podglądać sobie w ADU, okno logowania. I też często z tego korzystamy. To na przykład zobaczcie, mamy 8060 obrotów, 100% pedał gazu, 198, a w zasadzie nawet 200 na godzinę, tak jak widzieliście,
trudno się wstrzelić. Jest 200 na godzinę, 8084 obroty, ciśnienie na układzie hamulcowym po 0 bar przód tył, no i prędkości poszczególnych kół. Taki lok też jest dla mnie bardzo przydatny. Tu chwilkę dalej widać, jak pracuje gazem właśnie kierowca, jak to są obroty, kiedy naciska hamulec, w jaki sposób to się odbywa. Tu oczywiście jest możliwość oddalenia tego wszystkiego i gdzieś tam jakiejś ogólnej kontroli, jak to w którym momencie wyglądało. Więc to też jest taki log, który zdecydowanie jest dla nas logiem pomocnym i daje dodatkowy jakiś tam obraz, co się z samochodem na odcinku specjalnym dzieje. I to, co tutaj widać, to akurat jest konfiguracja PMU, PMU Master, w aucie jest jeszcze PMU Slave i tak jak widzicie tutaj na przykład Slave będzie załączony, maksymalnie 5 amper pobierze i tu jest funkcja, formuła, czyli gdy tylko Master jest włączony, to Slave ma być też włączony, czyli włączają się jednocześnie, ale na przykład zobaczcie z rozrusznikiem. Tu mamy formułę taką, że musi być K zapłon, czyli klawiatura zapłon guzik i klawiatura rozrusznik, czyli guzik zapłonu musi być aktywny, rozrusznik musi być aktywny i obroty silnika przynajmniej poniżej 500 obrotów, czyli jak mamy więcej niż 500 obrotów, możemy sobie naciskać guzik na klawiaturze od startera i funkcja nie będzie spełniona, warunki nie będą spełnione, więc rozrusznikiem nie zakręcimy. Jest to takie fajne zabezpieczenie. Tu mamy na przykład właśnie K-zapłon, guzik K-zapłon, puszcza nam na wyjście 10 prąd i tu jak sobie wejdziemy w to, to widzicie, jak można to skonfigurować, czyli maksymalnie 25 amper, inrush, czyli w momencie startu czas moment, takiego, kiedy natężenie prądu może być wyższe, to jest 1 sekunda, maksymalnie 15 amper, 3 razy będzie restartowane, jeżeli coś policzy nie tak, a później wyrzuci błąd, zapali czerwoną kontrolkę. Tak pokrótce wygląda konfiguracja PMU, czyli tej skrzyneczki. Bardzo fajne urządzenie. Tu też jest konfiguracja, oczywiście komunikacja kanowska, światła stop na przykład, też kiedy mają się zaświecić. Tutaj mamy funkcję kierunkowskazów, jak mają być pokonfigurowane, żeby działały, oraz są funkcje też od ABS-u i tu też musimy parę kanowskich informacji przetwarzać. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o PMU. Tu oczywiście możemy się przełączać pomiędzy kolejnymi urządzeniami. Jeżeli otworzyłbym sobie teraz Slave'a, tu mamy Mastera, tu mamy Slave'a, to w Slave'ie będziecie widzieli, że są pozostałe rzeczy, czyli mamy zapłon na ABS na przykład, mamy klakson i tutaj widzicie, że jest klawiatura klakson, ale jest też kierownica, czyli CAN Switchboard Switch 4, czyli to, co wykorzystujemy na kierownicy, światła, elektrownia, zderzak, światła mijania, lampka pilota nawet, intercom, więc tak naprawdę, tak jak widzicie, dość dużo tych funkcji jest. Tu jest też funkcja wycieraczek, parking tych wycieraczek. To wszystko można śmiało skonfigurować i tu tak samo jest możliwość wyświetlania tego wszystkiego na logach, czyli możemy przejrzeć sobie, kiedy, jakie mieliśmy napięcia, natężenia, pobory. To wszystko tu na logu jest jak najbardziej do odczytania. Nie wiem, czy mam gdzieś te logi. Nie, tu nie mam tych logów, więc tego Wam niestety nie pokażę. Dzięki, że wytrwaliście do końca. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. Słuchajcie, trudno jest w jakikolwiek inny sposób opowiedzieć o elektronice, ale chciałem Wam pokazać, jak dużo jest pracy związanej właśnie z kalibracją i że to nie jest tak, że sobie tam ustawimy jedną czy dwie mapki. To trzeba wszystko sobie gdzieś tam w głowie też przemyśleć, zaprojektować, rozpisać, usiąść, pokonfigurować. Też trzeba te wartości tam powpisywać, takie sensowne, tam nie można z byle jakich wartości wpisać, jeżeli chodzi na przykład o PMU, o te bezpieczniki, to wszystko musi być policzone, przeliczone, tak żeby to działało, żeby to miało ręce i nogi. Więc jak widzicie, no, zajmuje to czasami dość sporo czasu, na przykład rozgryzienie kana z ABS-em, no, zajęło prawie tydzień czasu siedzenia, myślenia, zastanawiania się. Dlatego mam nadzieję, że nie zanudziłem Was, mam nadzieję, że trafiłem chociaż do kilku osób, którym to się może przydać, do osób, które były ciekawe, jak to w takim aucie
może wyglądać to sprzecz tylko BMW z lat 90. E36, a zobaczcie, jak dużo współczesnej elektroniki tam jest ze środka wwożone, a to jest i tak, uwierzcie mi, niski level, bo są samochody, gdzie to jest dużo, dużo bardziej zaawansowane. Trochę bardziej zaawansowaną będziemy mieli E46. U nas na kanale również są filmy z budowy tego E46. Tam zobaczcie, bo tam też ta elektronika będzie trochę bardziej rozbudowana. To będzie mieć dodatkowo na przykład GPS-a, czy czujniki termiczne na oponach, żeby móc podglądać temperaturę kół. To również w motorsporcie może być przydatne i ja tak zawsze uważałem, że im więcej rzeczy jesteśmy w stanie zlogować, im więcej rzeczy widzimy na wykresach, tym łatwiej jest później po prostu znaleźć problem, wyciągnąć wnioski, coś poprawić. I tutaj, jeżeli chodzi o EcoMastera, tych możliwości jest bardzo dużo, to tylko już zależy od zamożności i grubości portfela, co można powkładać do auta i co można logować. Słuchajcie, dzięki, że dotrwaliście do końca. Proszę Was, jeżeli możecie, zasubskrybujcie kanał. Na pewno będziecie wtedy na bieżąco z tymi odcinkami, jeżeli chodzi o auta rajdowe, ale i nie tylko. Coś jeszcze mogę Wam powiedzieć. Słuchajcie, w następnym odcinku poopowiadam o zawieszeniu, poopowiadam o hamulcach. Tam już będzie trochę też ciekawiej, ponieważ będę mógł Wam pokazać już takie mięsiwo, czyli konkretnie jak to zawieszenie tutaj wygląda, jak je poustawialiśmy, jak je skonfigurowaliśmy, jak ono się zachowuje właśnie w zakrętach, przy przyspieszaniu, przy hamowaniu. O tym Wam poopowiadam. Przybliżę Wam jeszcze bardziej furę Artura. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Bardzo serdecznie Wam dziękuję, że byliście z nami, że obejrzeliście ten odcinek. Mam nadzieję, do zobaczenia przy kolejnych odcinkach. Cześć, na razie, piona, trzymajcie się.